chcemy serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnych warsztatach genealogicznych, które odbędą się w Muzeum Emigracji. To będą warsztaty w formie webinariów online, więc każdy ze swojego domu będzie mógł wziąć w nich udział. One są skierowane przede wszystkim dla osób chcących rozpocząć swoją przygodę z genealogią, wejść do tego świata poszukiwań genealogicznych. Pierwsze spotkanie odbędzie się 6 października, w piątek o godzinie 18 i kolejne co tydzień w piątki aż do 17 listopada. W najbliższym czasie w Muzeum Emigracji odbędzie się cykl warsztatów o mieszkańcach Bałtyku. Cykl realizowany jest wspólnie ze wspaniałą ilustratorką i graficzką Natalią Ureniuk, autorką książki m.in. Balticarium albo Skok przez Bałtyk. Bardzo zależy nam na tym, żeby wspólnie z dziećmi poznać mieszkańców dna Bałtyku, mieszkańców Bałtyku ogólnie, ponieważ przygotowujemy się do otwarcia ścieżki dla dzieci na wystawie stałej. Ścieżka zostanie otwarta w połowie listopada, a przewodnikiem po ścieżce będzie właśnie jeden z tych mieszkańców, Krab. Krab we Mnistoszczypcy, który jest imigrantem z Azji. W Bałtyku mieszka już od jakiegoś czasu, ale pochodzi z bardzo daleka. I ten Krab będzie takim narratorem dla dzieci po wystawie, będzie wciągał ich w angażujące zadania, ciekawostki. Spacery z wolontariuszem przewodnikiem po naszej wystawie stałej Muzeum Emigracji w językach ukraińskim i rosyjskim, a więc adresowane właśnie do osób porozumiewających się tymi językami. Wybrane soboty w muzeum w godzinach 13:30, 15:00. Sama usługa przewodnicka jest bezpłatna, wystarczy zakupić bilet wstępu na wystawę.